Zadaniem moim dzisiaj będzie rozpakowanie tego tytułu, referatu, które pan profesor Szachaj przed chwilą podał do wiadomości. I aby to uczynić, zacznę nagle od podzielenia się z państwem paru banalnymi spostrzeżeniami. Banalnymi jednak nie w tym sensie, że są moim zdaniem nieistotne i że można byłoby bez szkody o nich zapomnieć, ale dlatego, że są ogólnie znane. To są ogólnie znane, ale są banalne w tym drugim sensie bycia ogólnie znanymi, tylko z tego powodu, że niejaki Arystoteles już z górą dwa milenia temu je odkrył, a potem po Arystotelesie, po tym jak Andronik Rozwodowski spisał notatki z jego wykładów i schował w jednej z rodowskich jaskiń, tak aby ocalały dla potomności, tak więc większą część naszej historii z pewnymi przerwami, przyznaję, postrzegaliśmy świat przez pryzmat tych spostrzeżeń. Te banalne spostrzeżenia, które chciałbym państwu przypomnieć na wstępie, to takie, że obywatel i państwo definiują się przez siebie nawzajem, że obywatel to taki człowiek, który posiada prawo uczestniczenia w deliberacji na temat praw i obowiązków ludzkich i spraw wspólnych wszystkim ludziom i wpływać na podejmowanie decyzji w takich właśnie sprawach, zaś państwo to jest zbiorowisko takich obywateli. Definiują się wzajemnie i w jakimś sensie produkują się wzajemnie. Arystoteles także powiadał, że świat człowieka, podkreślam, bo polis, zdaniem Arystotelesa, jest światem człowieka. Poza polis mogą żyć, mogą istnieć tylko aniołowie i zwierzęta. Człowiek natomiast istnieć może tylko w polis. Otóż polis ów rozkłada się jak gdyby na dwie sfery. Jedna zwana oikosem, to jest dom, zagroda rodzinna, warsztat rodzinny. To jest to miejsce, to środowisko, w którym lokujemy w późniejszych latach nasze rozważania na temat osobowości, jednostki ludzkiej, jaźni, swojego ja i tak dalej. A z drugiej strony jest eklezja, różnie w późniejszych latach zwana, różnie tłumaczona, różnie ogniskowana, raz jako wspólnota, raz jako społeczeństwo, raz jako społeczność, raz jako kościół, ale w każdym razie to zbiorowisko ludzkie. Gdzieś tam daleko, poza granicami, poza opłotkami zagrody rodzinnej. I te dwie części, nierozłącznie ze sobą związane, występują w świecie człowieka, jakby ten świat człowieka nie był skonstruowany. Otóż okazjonalnie, nie zawsze, niekoniecznie, poza tymi dwiema sferami istnieje jeszcze sfera pośrednicząca, zwana agorą, rynkiem publicznym, rynkiem miejskim, placem zgromadzeń. W dzisiejszych czasach raczej tym, co nazywają rodacy w tej chwili molem. Ja nie wiem, w mojej młodości mole to było coś takiego, na co się używało naftaliny, ale dzisiaj mówi się o centrach handlowych jako takich właśnie molach. To jest może to dzisiejsze wydanie owej agory. W każdym razie miejsce, gdzie ludzie spotykali się, ale spotykali się w jakimś konkretnym celu. Przynosili z tej sfery oikos, tej zagrody domowej, swoje oczekiwania, interesy, pretensje, życzenia. Dyskutowali na ich temat i z tego wyłaniało się to, co można nazwać interesem publicznym, sprawami o publicznej doniosłości. Odbywało się więc na agorze, i to była chyba główna funkcja agory, która czyniła polis polisem szczególnym, takim polisem, zdaje się, jaki Arystoteles osobiście preferował, a jaki myśmy nauczyli się cenić ponad wszystko, czyniła ową
ta agora czyniła możliwą czynność tłumaczenia. Odbywało się tłumaczenie dwustronne interesu prywatnego na zagadnienia wagi publicznej i odwrotnie interesy publiczne na prawa i obowiązki jednostki. Tłumaczenie dwustronne. Agora była, jak powiedziałam przed chwilą, miejscem w przestrzeni, placem, ale była głównie definiowana przez proces czynności, jakie się na niej odbywały. Jak przypomniał Korneliusz Castoriadis, ja wiem, że jest on niesłusznie zbyt mało znany w kraju. Czytajcie Państwo Castoriadisa, bardzo to był mądry interpretator nauk politycznych Arystotelesa w zastosowaniu do dzisiejszych społeczeństw. Otóż, jak przypomina Castoriadis, każda uchwała podejmowana w końcu na agorze była poprzedzana rytualną formułą, jest zdaniem rady i ludu, że dobrym jest, aby po czym następował tekst uchwały. Bardzo ważna to jest preambuła, dlatego że wskazuje od razu na to, że doszło się po kłótniach, desnaskach, swarach, przekomarzaniu się, niekiedy w bijatyce, do jakiejś wspólnej opinii i że ta wspólna opinia jest wspólną opinią i tych ludzi, którzy reprezentują każdy swój oikos, jak i eklezji, i że co więcej jest zdaniem, że, a więc, że zdanie jest zdaniem na dzisiaj, zdaniem na chwilę, na obecną chwilę i że jest ono otwarte dla dalszych negocjacji. Owo zdanie wspólne może jeszcze ulec zmianie. Czyli ta czynność tłumaczenia, która odbywała się na agorze, w zasadzie nigdy się nie kończyła. To była ciągła działalność, nieustanna renegocjacja relacji między sferą prywatną i publiczną. Także, proszę Państwa, i granice tego, co prywatne, i granice tego, co publiczne, wyłaniały się, wypadały jak gdyby kryształki z roztworu, z tego toku negocjacji, jaki dokonywał się na agorze. Proszę Państwa, agora w rozumieniu Arystotelesa oczywiście kojarzyła się z polis na miarę człowieka. Nie jak nowoczesne państwa narody, które są, jak Państwu wiadomo, wyobrażanymi całościami, wyobrażanymi społecznościami i dlatego ich instytucje też w jakimś stopniu, znacznym nawet stopniu opierać się muszą na potędze ludzkiej wyobraźni. Byty abstrakcyjne, które nie mniej na mocy pewnej hipostazy przyjmujemy za ciała, za podmioty działania i wyobrażamy sobie, że można, podobnie jak poczynania pojedynczego człowieka, w jaki sposób na nie wpływać, modyfikować i tak dalej. Otóż rzecz w tym, że analiza Arystotelesa miała zarazem charakter filologiczny, wyjaśniający znaczenie słów, ich wzajemne relacje, niejako operacja słownikowa, odnosząca treści jednego konceptu do drugiego, ale także opowiadała o relacjach materialnych w sensie Emila Durkheima. Materialny nie w sensie substancjalnym, bo według Durkheima, jak Państwo pamiętają, także i obyczaj, i przyzwyczajenie mogło być materialne, jeżeli zachowywało się to jak materialne przedmioty w rodzaju tego stołu, przez który nie mogę przejść, dlatego że zasłania mi drogę. Jeżeli tylko stawiały opór, wywierały presję, były materialne. No i właśnie ta umiejętność tworzenia bytów takich właśnie quasi materialnych, które wyznaczały ramy egzystencji człowieka, ramy działania człowieka, to było właśnie dzieło agory.
Ale proszę Państwa, Agora jest z natury kruchą instytucją. Kruchą jest wystawiona nieustannie na groźbę inwazji, rozszczepiona między tymi dwoma tworami, sferą prywatną i sferą publiczną. Żadna granica, ani jedna, ani druga, nie jest ściśle zakreślona. Każda jest otwarta na próby agresji. Agora nie posiada żadnych innych fundamentów, nie ma na czym się opierać poza własną determinacją, własnym uporem, a własnym animuszem i intensywnością własnych obrad. Dlatego z natury rzeczy jest ona pokusą dla wszystkich potencjalnych najeźdźców, łakowym kąskiem i każdy awanturnik chętnie z tej szansy skorzysta. Przez pierwszą część ery nowożytnej, którą nazywam solidną, twardą rzeczywistością, nowoczesnością, całkiem do niedawna, gdzieś tam do okresu tuż po II wojnie światowej, obawiano się i słusznie, nie bez podstaw, inwazji głównie ze strony eklezji, ze strony sfery publicznej. A właściwie XX wiek upłynął pod znakiem takich obaw, które znajdowały niestety niemalże codzienne potwierdzenie w praktyce politycznej tego okresu. Pisał o tym pierwszy bodajże Zamiatin, potem podjął ten temat Orwell. Z drugiej strony występował Aldous Huxley z jego nowym wspaniałym światem. To były dwie różne dystopie, dwa różne oczekiwania, spodziewanie się dwóch różnych strategii, dwóch różnych typów ujarzmiania Agory, ale rezultaty były zadziwiająco podobne. W jednym i drugim wypadku następowało unicestwienie Agory jako ciała zdolnego do spełniania owych funkcji, o których przed chwilą mówiłem. Następowało zniewolenie ciała i umysłu. Habermas jeszcze całkiem niedawno, już zachowując się moim zdaniem jak typowa sowa Minerwy, która wedle Hegla rozpościera skrzydła o zmierzchu, czyli po fakcie, kiedy już sprawy się zaczęły zmieniać raptownie, jeszcze ciągle przewidywał ataku głównie ze strony sfery publicznej. Sfera publiczna ujarzmi Agorę. A przedtem, kilkadziesiąt lat przedtem, Hannah Arendt pisała pamiętnie na temat impulsu, instynktu, tendencji totalitarnych, które czają się w każdym ciele politycznym, w każdym nowoczesnym państwie. I istotnie musiały się by czaić, dlatego że pierwszym głównym aktem samostanowienia się każdego systemu totalitarnego jest właśnie skolonizowanie, podbicie, ujarzmienie, sparaliżowanie Agory. Dlaczego tak się dzieje? Najlepiej odpowiedzieć, przytaczając aforyzm Franciszka Kafki. Kafka pisał kiedyś strasznie przejmująco, w krótkim aforyzmie. Nie potrafię powiedzieć tego tak pięknie, jak on to uczynił, czy co jest w pamięci. Powiadał o wronach dziobatych, drapieżnych, pazurastych, głośno kraczących, ciskających się na niebo, żeby je poźmieć, ale po chwili refleksji powiadał, ale przecież niebo jest niemożliwością wron. A więc właśnie w tym sensie można powiedzieć, Agora jest niemożliwością totalitaryzmu. Żywa Agora, żywotna Agora, zdolna do wykonania swoich funkcji, jest niemożliwością totalitaryzmu, który pragnąłby rozdziobać ją podobnie jak wrony pragnęłyby rozdziobać niebo. Także spodziewano się inwazji z jednej strony. Cała czujność nauk politycznych
cała czujność filozofii społecznej, cała czujność fantazji wielkich pisarzy XX wieku szła w tym kierunku. Stąd tutaj czyha niebezpieczeństwo, stąd nadchodzi zagłada. I tak się, proszę Państwa, wszystko zmieniło i to jest właśnie temat mojej gawędy dzisiaj. Nagle wszystko się zmieniło, a to się zmieniło. Zacznę znowu od takiego umownego, właściwie alegorycznego przypadku, który jednak ilustruje, jak w pigułce zawiera sens tej przemiany. Tutaj powołam się na całkiem interesującego, przenikliwego francuskiego socjologa Alaina Ehrenberga, który zauważył, że przewóz kulturalny, rewolucja kulturalna, jak Państwo chcą to nazwać, ja to bym nazwał nadejście płynnej nowoczesności, można umiejscowić w czasie. W każdym razie, jeśli o Francję idzie, a tymczasem był pewien środowy wieczór, jesienny środowy wieczór w roku 1881, kiedy przed kamerami telewizyjnymi, oglądana za ich pośrednictwem przez miliony Francuzów i Francuzek, niejaka Vivienne, nieznana zupełnie osoba, od taka normalna osoba, normalna francuska, zwierzyła się, że jej mąż Michel cierpi na dolegliwość znaną jako ejakulatio precox i w związku z tym ona nigdy nie przeżyła orgazmu małżeństwa. Otóż dlaczego miał być to by? Dlaczego miałby to być element rewolucyjny? To się tu właściwie zmieniło. Ano zmieniły się dwie rzeczy naraz. Raz, że sprawy, którym dotychczas pozwolono rozwijać się, hodować, żyć, wyłącznie w ramach ojkosu, w ramach sfery prywatnej, uzyskały nagle dostęp na plac publiczny. Mogły być publicznie wygłaszane, powstał zalegalizowany język, który można byłoby w miejscach publicznych porozumiewać się o sprawach, jakie dotąd zastrzeżone były wyłącznie do bardzo intymnych relacji międzyludzkich. A druga sprawa, druga rzecz, że Ehrenberg dosłyszał się, jego czujne ucho dosłyszało się grzmotów i huku walącej się barykady w tym na pozór niewinnym wydarzeniu, barykady, która oddzielała tą sferę prywatną od agory, a z drugiej strony, która z drugiej strony otwierała dostęp sprawom publiczną tej agory. Otóż przewidywał Ehrenberg z dobrodziejstwem retrospekcji już wiele lat, jakie upłynęło od tego wydarzenia 1881 roku. Przewidywał wstecznie jako, a to najłatwiej tak czynić, przewidywać wstecz, w tym właśnie socjologowie są silni. Zawsze gorzej z przewidywaniem na przyszłość, więc przewidywał wstecz, że skoro tak się stało, skoro raz się armie spraw prywatnych przedarły przez okopy, dostały się do sfery agory, no to już dla żadnych innych wojsk miejsca tam nie będzie i te sprawy, które dotąd były uznawane za zagadnienia publiczne, zagadnienia powszechnego zainteresowania, powszechnych odpowiedzialności i tak dalej, nie będą miały na ten teren wstępu i to się, proszę Państwa, spełniło. Inwazja agory nastąpiła, ale inwazja agory nastąpiła od tej strony, od której filozofom klasycznej do ery nowożytnej mi się nie śniło, dokładnie z odwrotnej strony. Została zalana sprawami prywatnymi. Skutek zresztą jest podobny do tego, który następuje wówczas, następował wówczas, kiedy to eklezja kolonizowała, podbijała, anektowała
Agorę i ustawiała tam swoje własne garnizony. Mianowicie uwiąd kunszt tłumaczenia. No to jakby Państwo wzięli Stanisławskiego i rozpołowili, rozdzielili na dwa kawałki, jeden kawałek wyrzucili i został tylko jeden słownik, powiedzmy polsko-angielski, ale bez angielsko-polskiego. Tłumaczy się w ten sposób rozmaite, cokolwiek się znajdzie na Agorę, na język, jedyny zrozumiały, język przeżyć, zgryzot, kłopotów, marzeń, ambicji prywatnych, natomiast przejścia stąd do języka spraw pospólnych, języka spraw łącznych, odpowiedzialności, zagadnień społecznych, pojęcia dobrego społeczeństwa i tak dalej, tłumaczenie na to się nie odbywa. O ile te sprawy rodzone w obrębie ojkosu przedostawały się na Agorę po to, żeby poddać się w jakimś sensie temu, to się modnie w tej chwili w Polsce nazywa recyklingiem, czy recyklingiem, jak mówią raczej, recyklingiem, czyli takim przerobem wtórnym, zostać przerobione w zagadnienia ogólnej ważności, zagadnienia społeczne czy publiczne. Te problemy prywatne wędrują na Agorę, żeby się utwierdzić w swojej prywatności, żeby wyjść wzmocnione w przeświadczeniu, że tylko właściwie własnymi sposobami, własnymi zasobami, jakie ma się do swojej dyspozycji, własnym sprytem, własnym przemyślunkiem i własnym wysiłkiem oczywiście można się borykać z kłopotami, jakie się posiada, natomiast złączenia szeregów, stawania ramię przy ramieniu, stąpania krok w krok i tak dalej, żaden benefit nie wynika. No takim klasycznym przykładem regularnych zgromadzeń publicznych, regularnego wychodzenia na jakąś odmianę Agory w dzisiejszym społeczeństwie, na Zachodzie w każdym razie, jest ruch tak zwanych Weight Watchers. W dennym moim tłumaczeniu to byłoby strażnicy wagi, prawda, w której ludzie, których łączy zafascynowanie swoją kibicią, objętością swojej klatki piersiowej i ilością uncji na wadze. Schodzą się co piątku wieczór po to, żeby się publicznie na oczach innych świadków ważyć, być oklaskiwanymi, jeżeli stracili parę uncji i wygwizdywanymi, jeżeli parę uncji przybyło. I wracają potem do domu albo na skrzydłach radości, albo przeciwnie, w stanie upokorzenia, ale przekonani o tym, że przecież, jak Państwo łatwo przyznają, tylko oni mają zasługę w tym, że im spadło na wadze i tylko oni ponoszą winę na to, że im przebyło i że żadne łączenie wysiłków w tym wypadku nie pomoże. Sprawa jest indywidualna. Ludzie utwierdzeni w swojej jednostkowości. I teraz pytanie, to są takie powierzchowne zjawiska. To można, mógłbym praktycznie w nieskończoność mnożyć tego typu przykłady, ale już mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Powstaje pytanie w związku z tym, skąd ten przewrót, skąd on się wziął. Na to pytanie jest dużo odpowiedzi. W dzisiejszej literaturze roi się od prób wyjaśnienia tej tajemnicy. Mówi się rzeczy różne, żeby jakoś uczynić sensownym ten wielki przewrót. Przewrót, który ludzie odbierają, większość literatorów odbiera jako nagłą erupcję, nagły wybuch prywaty, sobkostwa, zafascynowania własną osobą. Niekiedy obserwatorzy i interpretatorzy zjawiska idą nieco dalej i starają się znaleźć
dalsze od jednostki zjawiska, instytucje, które ponoszą winę za to, że tak się właśnie jednostka odmieniła, a więc oskarżają niekiedy to, kogo najłatwiej oskarżać, goniącą za sensacje i za notowaniami giełdowymi telewizję, która specjalizuje się w ukazywaniu spowiedzi, która, jak się okazuje, czerpie olbrzymie wprost zyski, to są najbardziej na świecie oglądane dzisiaj programy telewizyjne, tak zwane chat showy, w której ludzie jeden po drugim spowiadają się za swoich przeżyć, po czym oczywiście biczują się za to, że tak to właśnie zrobili, a niektórym zdarza się pochwalić, że to dzięki szczególnie sprytnemu posunięciu, jakie wymyślił bądź wymyśliła, udało się straszliwym skutkom zaniedbania w jakiś sposób zapobiec. Czyli oskarża się telewizję, która przejęła spadek po słynnych dziurkach od klucza, które niegdyś pełniły rolę ekranów telewizyjnych, głównie dla lokajów i pokojówek. Nastąpiła jak gdyby pod wpływem telewizji taka lokalizacja całego społeczeństwa. Jest w tym okazja dużego zysku, dużego profitu, jeżeli się to na duży ekran rzuci. A niektórzy obserwatorzy idą jeszcze trochę dalej i obarczają winą na przykład niedbalstwo rodzicielskie, rozkład rodziny. No jednym słowem, wszystko razem biorąc do kupy, można powiedzieć, że za tą przyczynę uznaje się zepsucie obyczajów. Otóż sugeruję Państwu, że to jest przyjmowanie eksplanandum za eksplanans, czyli tego, co powinno było być wyjaśnione, za wyjaśnienie. Te problemy, te zjawiska, jakie się przytacza na ogół, żeby wyjaśnić tą kulturową rewolucję, same wymagają wyjaśnienia. Skąd one się wzięły? Skąd przyszły? Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej? No, proszę Państwa, ja bym sugerował, że u podstaw tego zjawiska, u podstaw tego przewrotu jest jakiś bardzo zasadniczy przełom, który dokonał się w strukturach i funkcjach zastanych, odziedziczonych przez nas instytucjach politycznych, jakimi dysponujemy. Przez długi czas ery nowożytnej naturalną siedzibą małżeńską władzy i polityki stadła zawiązanego na niebie, które żaden człowiek rozerwać nie może, nie potrafi i winien nawet nie próbować, za takie to właśnie uważano, był w instytucjach państwa narodu, którego moc wpływania na kształt życia społecznego, a zarazem potrzeba wpływania na kształt życia społecznego, wspierał się na trójnogu suwerenności. Suwerenności gospodarczej, suwerenności militarnej, suwerenności kulturowej. Otóż wszystkie trzy człony tego trójnogu chwieją się dzisiaj, popękane są i trudno je załatać. I w związku z tym stało się to, że funkcje, jakie państwo, naród bądź sprawowało w czasach nowoczesnych, bądź też miało ambicje sprawować, bądź też przekonywało poddanych, że sprawuje, bądź też święcie zamierzało sprawować. Te funkcje z atutu państwa, narodu, atutu, bo przecież na tej bazie owe państwo domagało się i skutecznie posłuszeństwa ze strony swoich obywateli. Posłuszeństwa wobec prawa i wzoru ładu społecznego, jakie państwo promowało. Wskazując na owe funkcje,
domagało się w imię poprawnego ich sprawowania, domagało się właśnie owej dyscypliny, a więc sprawowanie tych funkcji były atutem, bowiem były legitymacją dla żądań władzy. Otóż z atutów przekształciły się one w balast. Ciężar zbyt duży, aby osłabione pod wpływem naporu globalizacyjnego państwo było zdolne je unieść. Balast. No jak to z balastem jest? Jak państwo wiadomo, chociaż państwo prawdopodobnie nigdy nie latali balonami, ale czytali o tym, więc wiedzą, że balast jest głównie po to, żeby go usuwać wtedy, kiedy balonowi zamiast zbijać się w przestworza grozi opadnięcie na ziemię w miejscu niepożądane. Otóż balastu trzeba się pozbywać. I otóż są dwie takie strategie, dwa takie procesy, dwa takie reżimy, przez które państwo nowoczesne pozbywa się balastu owego, funkcji niegdyś podejmowanych, a obecnie nie do podołania. Jeden to jest reżim deregulacji, drugi to jest reżim prywatyzacji. Jeden ceduje, ten pierwszy, ten reżim deregulacji, ceduje pewne funkcje, jakie zdawały się być przez długi okres czasu naturalnym wianem, naturalnym obowiązkiem, odpowiedzialnością, a zarazem i atutem państwa, cedowanie ich na siły wyraźnie niezależne wobec działań politycznych, postawione poza obrębem działania politycznego, sił rynkowych, sił globalizacyjnych, sił, na które no, państwo mogło gestem Poncjusza Piłata ubyć ręce, no to od nas nie zależy, prawda, to nie nasza wina, to nie nasz problem, to my na to wpłynąć nie możemy. Jeżeli spróbujemy cokolwiek w tym wypadku robić, cały kapitał momentalnie ucieknie za granicę do sąsiadów, zostaniemy tutaj bez chleba i zostaniemy bez środków do życia. Wiele z tych funkcji, jakie kiedyś uznawane były i w państwach demokratycznych, i w państwach totalitarnych, o tych ja tylko mówię, nie tych uzurpowanych przez państwa totalitarne, ale takie funkcje jak na przykład zbiorowe ubezpieczenie od jednostkowych wypadków, jakie było państwo socjalne. Państwo socjalne, nie państwo opiekuńcze, to jest zła nazwa moim zdaniem. Było to państwo socjalne, które, nie wiem czy to bezpośrednio pod wpływem wielkiego polskiego uczonego Stanisława Ossowskiego, który przypominał nieustannie swoim uczniom, że nośność mostu zależy od nośności, mierzy się nośnością najsłabszego przęsła, a nie średnią nośności wszystkich przęseł. Otóż postępując do tej zasady, państwo socjalne opierało się na pryncypium, że jakość społeczeństwa mierzy się jakością życia najsłabszego jego ogniwa, a nie przeciętną globalnego wzrostu dochodu narodowego. Te funkcje scedowano i pozostawiono rezultaty społeczne wolnej konkurencji. Z drugiej strony prywatyzacja. Jak Ulrich Beck, a bodajże najżywszy, umysłowo najciekawszy, współczesny socjolog niemiecki powiada, pozostawiono jednostkom, takim jak państwo tutaj, jak mnie, jak znajdowanie indywidualnych, biograficznych środków na problemy społeczne. A przy okazji można stwierdzić, że takie środki oczywiście nie mogą być znalezione, ale próbować nie przestajemy i próbować musimy. Więc skutkiem ubocznym tych dwóch procesów deregulacji i prywatyzacji, cedowania funkcji, na których wspierała się
pojawiały się postulaty dyscypliny, uczestniczenia w aktywnym wsparciu dla działalności państwa i tak dalej. Skutkiem ubocznym tego było właśnie dwie rzeczy, z jednej strony zmniejszająca się potrzeba państwa mobilizacji ideowej swoich podwładnych. Skończył się etap na przykładu masowej siły roboczych w przemyśle. W większości państw, wkrótce pewnie w Polsce się skończy obowiązek powszechnych służby wojskowych. Tą wielką, masową armię zastąpiono małą, profesjonalną, zawodową, znakomicie wyszkoloną armią. A w związku z tym powstała sytuacja, w której nawet podejmowanie wojny może się odbywać znakomicie bez uprzedniej mobilizacji ludowego patriotyzmu. To znaczy odwoływanie się w tym wypadku do uczuć społecznych nie jest koniecznie niezbędne. Zakres zadań państwowych skurczył się i w związku z tym ta potrzeba także się skurczyła. A drugim elementem, równoległym do tego, jest zmniejszanie się atrakcyjności władzy państwowej. Stąd powszechna gdzieś na świecie rosnąca apatia polityczna wyborców. A właściwie co nas to obchodzi? Kto tam wygra, kto tam przegra? I tak od tego państwa wiele nie zależy. I tak przecież państwo wiele nie może. Jak to Peter Drucker, guru amerykańskich biznesmenów, powiedział, nigdy więcej zbawienia od społeczeństwa. Nie ma to w tamtą stronę się oglądać. Jeżeli chcesz lepszego życia, no to orientuj się na własne siły i staraj się te własne siły zmobilizować. Powstaje z tego cały łańcuszek problemów, o których nie ma czasu szczegółowo się rozwodzić, to, że po pierwsze rozdźwięk między dwoma sensami, czy dwoma wariantami jednostkowości, indywidualności. Z jednej strony jesteśmy wszyscy na mocy rozwoju wypadków, na mocy przeobrażania się polisu, struktury polis. Jesteśmy jednostkami de jure, ale aby przejść od bycia jednostką de jure do tego, aby być jednostką de facto, potrzebne są jeszcze dodatkowe czynniki, które są bardzo skąpo rozdzielane i których właściwie nikt, nawet najmożniejszy, najzasobniejszy w środki, nie posiada w stopniu wystarczającym na miarę swoich potrzeb. Także jest ten rozdział, ta odległość między byciem jednostką de jure, a byciem jednostką de facto, źródłem, obszarem, w którym rodzą się traumatyczne bardzo zgryzoty, kłopoty, które, ponieważ nigdy nie spodziewamy się już zbawienia po społeczeństwie, no to rikoszetem uderzają, godzą samego autora, czy osobę, która przeżywa owe zgryzoty. I potrzebna jest agora w tej właśnie funkcji. Potrzebny jest taki wielki brat. Państwo oglądali Wielkiego Brata. Logika Wielkiego Brata polega na tym, że pod koniec całej tej epopei jeden tylko ostaje się osobnik na polu bitwy, a wszyscy, spełniwszy swoją rolę, wyrzucani są po kolei na śmietnik, przy czym największą atrakcją Wielkiego Brata jest moment, kiedy przychodzi do głosowania. Kogo on? Kto ma się z całej tej historii wynosić? I ostaje się ten, który prawdopodobnie posiadał osobiste walory, które pozwoliły mu pozbyć się innych, zanim oni pozbyli się jego. To jest pewne utwierdzenie, to jak w takich misteriach rytualnych utwierdza się pewne wierzenia, pewne przekonania, pobudza się zaufanie do siebie, zwalnia się nieco od skrupułów moralnych, z tego, że się było nie fair, nieuczciwym,
w stosunku do innych ludzi, a z drugiej strony zwalnia się także od bicia się w piersi, że mnie to indywidualnie się nie udało, wbrew temu, że wszyscy inni są szczęśliwi i korzystają na sytuacji, a jeden nie potrafiłem. Jesteśmy w rezultacie, proszę Państwa, w czymś w rodzaju społeczeństwa spowiedniczego. To tak jakby nagle ustawiono mikrofony w konfesjonałach, które były przybytkiem największej tajemnicy, świętej tajemnicy. My tam ustawiliśmy teraz mikrofony, głośniki dookoła, wsłuchujemy się gorliwie w cudze spowiedzi, sami do spowiadania się palimy. Prawdopodobnie Stańczyk, gdyby żył dzisiaj, powiedziałby, że najpopularniejszym zawodem w Polsce nie są lekarze jak wtedy, tylko właśnie spowiednicy, bo każdy się chętnie spowiada i to jest uznawane za cnotę obywatelską. A fascynacja tego publicznego spowiadania polega na tym, że jest jakaś nadzieja, wątła nadzieja, no że może wreszcie wpadnę na ten sekret wychodzenia cało z opresji. Jak uniknąć tego losu bycia usuniętym na margines, wykluczonym, wyrzuconym na śmietnik, czy inaczej jakoś pozbawionym możliwości godziwego życia ludzkiego. Na takiej agorze, proszę Państwa, która jest opanowana przez sferę prywatną i na której zamarła sztuka tłumaczenia obustronnego z języka interesów prywatnych na język dobra publicznego i odwrotnie z języka dobra publicznego na język indywidualnych praw i obowiązków. Otóż na takiej agorze szanse ustanowienia się okopania, umocnienia wspólnoty są nikłe. Na takiej agorze powstają tylko i to powstają na ogół na okres bardzo krótki, do wypowiedzenia, na czas pewien, jak długo przy nich utrzyma się ulotna przecież bombardowana przez nadmiar informacji uwaga ludzka. Otóż na takiej agorze mogą wyłaniać się tylko zbiorowości ludzkie dwojakiego typu. Jeden typ skłonny jest tym nazywać wspólnotą szatniową lub garderobianą. To jest wspólnota na wzór szatni w teatrze. No, o godzinie 7 przychodzi mnóstwo widzów w płaszczach, kurtkach. Wszyscy wieszają na hakach w szatni swoje płaszcze, swoje kurtki. Powstaje na 2 godziny trwania spektaklu pewna wspólnota, wszyscy włączeni są wspólnym zainteresowaniem szatnią, po czym po 2 godzinach każdy bierze swoją kurtkę i idzie w innym kierunku, podąża do domu. Jeszcze śliwcy siadają w swoje samochody i jadą. Druga, takich szatni jest co niemiara, które wytwarzają na pewien ulotny moment, bardzo kojące, bardzo potrzebne nam wszystkim, poczucie przynależenia do jakiejś grupy ze wspólnym ogniskiem zainteresowania. Takim powodem, taką szatnią dla wspólnoty szatniowej czy garderobiany może być jakiś kolejny skandal polityczny, specjalne, szczególnie widowiskowe, masowe morderstwo, atak podstępny, jakaś panika żywnościowa, że okazuje się na przykład, że pokarm, który dotychczas był uważany za dobry dla ciebie, za coś, co powinieneś konsumować, zawiera tam straszliwe substancje, które powodują wysypkę na lewej nodze. No więc wypuszczenie jakiegoś pedofila czy innego przestępcy z więzienia, a więc strach, może on zakazić najbliższe otoczenie i bronić danych grzechu. W moim rejonie Lidz, gdzie zamieszkuję od 30 paru lat, raz tylko przez te 30 parę lat powstała bardzo, bardzo widoczna, bardzo głośna
bardzo czynnie działająca wspólnota szatniarska, kiedy to władze miejskie przydzieliły taki kawałek łąki 4 km od rejonu, w którym mieszkam, na obóz cygański. No to wtedy rzeczywiście przez parę dni sąsiedzi się odwiedzali, rozmawiali do zupełnie obcych ludzi, zabawiali, przekonywali, roznosili ulotki, zbierali się na zgromadzenia, ustawiono nawet głośniki wzdłuż ulicy, żeby wszyscy wiedzieli, a tuż przy moim domu, przy naszym domu z Jasią pojawił się drogowskaz: obóz cygański 4 km. Ale powody, powtarzam raz jeszcze, te ogniska, wokół których może grupować się wspólnota szatniowa, są liczne i zapotrzebowanie na nie jest tym większe, im bardziej kruche są podstawowe więzi międzyludzkie, które dostarczały tych podstaw przeświadczenia o względnym bezpieczeństwie swojego miejsca w społeczeństwie. A drugą odmiarą wspólnoty, specyficzną dla agory opanowanej przez interesy prywatne, jest to, co nazywam rojem. Rojem. To jest bardzo ciekawe zbiorowisko, w którym istnieje absolutnie zadziwiająca synchronizacja ruchu niezależnych jednostek, ale synchronizacja bez koordynacji. Tam nie ma kaprali, tam nie ma kapitanów, tam nie ma sierżantów, tam nie ma rozkazu dziennego, tam nie ma koszar. Nikt nikomu nic nie każe, a w sposób zupełnie oszałamiający, tajemniczy, nagle wielkie masy ludzi zachowują się w sposób zupełnie identyczny. Ostatnio wspominałem już o roli tych misteriów, które periodycznie, okresowo, w rytualny sposób uświadamiało ludziom sens, logikę ich istnienia. Otóż w naszym płynnie nowoczesnym świecie także i to jest inicjatywą prywatną, także i to zadanie zostało przesunięte z eklezji na teren Oikosu. No i takim bardzo ciekawym przykładem, na który trafiłem parę dni temu, jest najnowsza moda wśród młodzieży angielskiej, która prawdopodobnie jeszcze nie dotarła do Polski, ale jestem przekonany, że dotrze. Nazywa się to po angielsku cruise. Cruise to jest to, na co Państwo się wybierają, jeżeli kupują sobie bilet na okręt jadący dookoła Morza Śródziemnego. To jest cruise. Więc właśnie cruise organizowane w sposób następujący. Jakiegoś dnia w jakimś zajeździe przydrożnym, w jakimś parkingu, na którym gospoda przydrożna się mieści, pojawiają się na drzewach, na słupach ulotki, przez nikogo nie podpisane, w niczym imieniu nie wydane, powiadające tylko, że cruza odbędzie się tutaj o trzeciej, rozpocznie się z tego parkingu o trzeciej nad ranem, dnia to takiego i takiego. Przypadkowi ludzie, którzy tam zatrzymują, czytają, niektórych interesuje, niektórych nie. Po czym rzecz zaskakująca, tego dnia masy samochodów z młodymi ludźmi, na nic nie liczące, proszę wziąć pod uwagę, czyli wyposażone w pełną dyskotekę przebojów, które na cały regulator będą opuszczane w danym samochodzie, które są kulturowo samowystarczalne. Są także kulinarnie samowystarczalne, bo przywożą pełny zapas żywności na ten okres, czyli właściwie mogą funkcjonować bez porozumienia się z kimkolwiek innym. Ale zjeżdżają się setki takich samochodów, po czym znów nie wiadomo kto pierwszy, ale rusza, nie wiadomo dokąd, ale wszystkie samochody za nim, przy czym dwa są tutaj ważne elementy. Raz, żeby jechać z szybkością większą od dozwolonej, to znaczy powyżej 100-110 km na godzinę, i po drugie, żeby dotykać dosłownie zderzakiem zderzaka następnego samochodu, tak żeby cały czas życie wisiało na włosku i żeby, broń Boże, żaden obcy, nie uczestniczący w obrządku samochód mógł przerwać ten łańcuch, wtrącić się między nich. I tak się potem jedzie na przykład na wielki parking przy tych wielkich supermarketach przydrożnych,
na przykład Asdy czy Safewaya. Są tam zwykle takie w środku papki, takie objazdy. Otóż w kółko się kręcą, uczestniczy kruzy dookoła. Wszystkie okna samochodów szeroko otwarte, muzyka grzmi, kakofonia rzecz jasna, bo różne płyty słychać z różnych samochodów. Po czym tak nagle, jak powstały, jak się zgromadziły, te kruzy się rozsypują. Rozessane jeszcze przed świtem w ciemni trwającej nocy. No to jest też w rodzaju, coś w rodzaju Wielkiego Brata. Próba generalna, próba kostiumowa, pewnego innego aspektu życia. Życie w roju. Nie we wspólnocie, ale w roju. Proszę Państwa, ja nie potrafię tak poważnie powiedzieć, jak dużo mądrzejsi, dużo lepiej piszący ode mnie. Ludzie to zrobili, więc zacytuję dwóch bardzo wybitnych socjologicznych obserwatorów naszego życia. Jeden nazywa się Andrzej Stasiuk, którego Państwo chyba znają. I w tekturowym samolocie pisze, co następuje. Surogatem zbawienia jest możliwość bycia kim innym. Za pomocą przeróżnych technik możemy odmienić swoje ciało i ukształtować je według wybranego przez nas wzoru. Strój i styl wyprowadzą nas z egipskiej niewoli codzienności. Kiedy przeglądamy kolorowe magazyny, można odnieść wrażenie, że opowiadają one głównie o sposobach przeistoczenia naszej osoby, począwszy od diety, otoczenia, mieszkania, a skończywszy na przebudowie struktury psychicznej, ukrytej często pod kuszącą propozycją bycia sobą. Wydaje się, pisze Stasiuk, że cała energia popkultury skierowana jest na produkcję nieskończonej ilości gotowych do użytku wcieleń, a pojęcie fikcji traci powoli swój sens, ponieważ byty realne splatają się w erotycznym uścisku z fantomami, a te drugie łączy z tymi pierwszymi ścisłe, chociaż pękarcie pokrewieństwo. Nie spodziewamy się zbawienia po społeczeństwie, a więc nadzieja na zbawienie tylko w nas samych. A jeżeli coś nadal szwankuje, to dlatego, że nie jesteśmy właściwie takimi, jakimi być powinni. Zróbmy coś ze sobą, ruszajmy się, nie rdzewiejmy, przeistoczmy się w jakąś inną tożsamość, która dla nas czeka. A drugi komentator, nazwiskiem Sławomir Brożek, pisze, co następuje. Na szczęście w Będepchy spotykam przebierańców. I nie tylko tam, spotykam ich wszędzie. Oto asystent Sorbony, przebrany za tapera, tam bogacz w stroju żebraka, ale bardzo kosztownym, ówdzie chudzina w okularkach, ale jako Czapajow, dama przebrana za cygankę i oksfordczyk jako Chińczyk. Poczciwy pryszczaty z Iowa, USA, jako dziecko Kryszny, intelektualista wystylizowany na brutala, blondynka na afro, skurwysyn na Chrystusa, dyrektor banku na artystę, artysta na mopsa, mops na klopsa, starzec przebrany za młodzieńca, młodzieniec za Tolstoja, kobiety za mężczyzn, mężczyźni za kobiety, hermafrodyci za neandertalczyków, neandertalczycy za transcendentalczyków. Powyżej wspomniałem tylko przebrania kostiumowe, pisze Brożek. A co powiedzieć o przebraniach psychicznych? Identyczność, moje prawdziwe ja. Świat stał się bieganiną. Każdy biega z miejsca na miejsce i pyta drugiego. Nie było tu mojego ja? Szukam go wszędzie. Nie, ale może pan widział moje, tam skąd pan przybywa. Tu tamtego nie było, tam tego nie ma. Więc znowu pędzą, a wszyscy zdyszani. Już nawet ćwierć inteligent wie, że musi szukać swojego ja, zamiast się czegoś porządnie nauczyć. Olbrzymi kram wypełniony wszelakimi kostiumami, a przed kramem tłoczy się tłum
złożony z poszukiwaczy ja. Przebierać się można w nieskończoność. Jakaż więc wolność nieograniczona, o ile maskaradę uznamy za rzeczywistość. Szukajmy więc swojego ja. Pyszna to zabawa. Pod warunkiem, że nigdy go nie znajdziemy. Wtedy byłby koniec zabawy. Proszę Państwa, co to właściwie wszystko ma oznaczać? Ja Państwu starałem się przekazać w sposób o wiele mniej udolny, niż to bardzo krótko, zwięźle, a dobitnie uczynili Mrożek i Stasiuk. Wydaje mi się, że starałem się, co prawda, iść nieco głębiej w analizie przyczyn, które powodują zjawiska, które zwykle jesteśmy obarczać winą za owe powierzchniowe przemiany obyczajów, jakie obserwujemy dookoła. Ale wydaje się, że zresztą zmiankowałem już o tym pobieżnie i na uboczu, że można pójść jeszcze o stopień, o piętro niżej i pomyśleć o związku zdarzeń, jakie tutaj starałem się opisać, z przeobrażeniem struktury politycznej, rozszerzeniem i przeobrażeniem struktury politycznej naszej planety. To, co nazywamy najczęściej globalizacją. Dotychczas, proszę Państwa, według, posłużę się terminem Tomasza Bayera, globalizacja była procesem czysto negatywnym. Wyrażała się głównie w łamaniu granic i druzgotaniu bądź odsuwaniu na bok mechanizmów odpowiedzialności i regulacji, które były zogniskowane w rękach państwa narodu. Jeśli rynki, destrukcja środowiska, zorganizowana przestępczość i przekazy elektroniczne uniezależnione od lokalnych skrępowań mogą już sobie lekceważyć państwowe suwerenitety i przekraczać do woli, nie zważając na nie, międzypaństwowe granice, to instytucje demokracji, mechanizmy politycznego działania, te funkcje agory, zamknięte i zatrzaśnięte są jak dawniej w granicach państwowych. Te drugie, czyli te instytucje demokracji, mechanizmy politycznego działania, nie są na miarę tych pierwszych. I narzędzia, jakimi dysponują, nie na wiele się w zmaganiach zdadzą. A nie da się, tak chciałbym Państwu zasugerować, dzisiaj nie da się już skutecznie bronić demokracji, bezpieczeństwa, praw ludzkich w jednym z osobna wziętym, choćby nie wiem jak, potężnym kraju. Natomiast w tyle pozostaje to, co można by nazwać globalizacją pozytywną. Globalizacją pozytywną moglibyśmy nazwać pochwycenie na powrót zerwanych z więzi sił, tym razem globalnych, w sieć politycznego, demokratycznego nadzoru. To, czego ludzkość w naszej części świata dokonała już wtedy, kiedy załamały się lokalne, parafialne społeczności lokalne, które trzymały w swoich rękach, tak jak później państwo trzymały w swoich rękach całokształt spraw dotyczących regulacji temperowania, ograniczania ludzkich praw i obowiązków, stosunków wzajemnych, nadzorowały realizację pewnych przyjętych zasad. One załamały się, wraz z załamaniem się ancien reżimu, nastąpił okres stuletni, 150-letni, kiedy nowoczesne państwo starało się odtworzyć mechanizmy kontroli społecznej, już na wyższej bazie, już na bazie ogólnopaństwowej, ogólnonarodowej. Dzisiaj mamy sytuację, kiedy stajemy właściwie po raz wtóry przed tym samym zadaniem, przed tym samym zadaniem. Z tym, że skala, na jaką trzeba zreorganizować, zrekonstruować jakiś wariant, jakąś odmianę układów kontroli społecznej, jest w tym wypadku globalny.
planet ogólnoplanetarny, zaś rolę państw, tych społeczności lokalnych, których suwerenitety są nie na miarę zadań stojących przed nami, tą rolę pełnią dzisiaj państwa nowoczesne. Ja z uporem w takich sytuacjach przypominam znakomitą przenośnię ukutą przez Reinharda Koselleka, który ten pierwszy okres wyłaniania się z integracji społecznej na bazie społeczności lokalnych, przechodzenia do nowego szczebla integracji państwowego, jako przenośnię tego użył pojęcia przełęczy górskiej. Przełęczy górskiej, po której się wspinamy, w czasie, kiedy jeszcze nie została ona naniesiona na mapę okolicy, czyli nie wiemy, co po drugiej stronie przełęczy zobaczymy, kiedy się wreszcie na szczyt góry wespniemy. Jako że się wspinamy, nie wiemy, jaki widok naszym oczom się ukaże, gdy do przełęczy dotrzemy. Nie potrafimy o tamtej stronie nic wiarygodnego opowiedzieć. Nie bardzo wiemy, jakich słów trzeba będzie do jej opisu użyć i nie mamy pojęcia, jakiego ekwipunku będziemy potrzebowali, by się w niej zadomowić i osiedlić. A co gorsza, na razie utrzymać się w miejscu, zatrzymać się w tej spinaczce nie możemy, bo cholernie stromo. Nawet namiotu rozstawić się nie da, bo w najbliższych halniach czy sroko zdmuchnie. Więc musimy piąć się dalej, wyrąbywać ścieżki i obijać przepaście. Taką przełęczą, na jaką się dziś pospołu z resztą ludzkości wspinamy, jest ogólnoplanetarny system polityczny wraz z zestawem narzędzi politycznego działania na miarę globalnej już tym razem sieci powiązań i zależności międzyludzkich. Po tej stronie przełęczy w strefie lokalnych, a coraz wątlejszych, szczuplejszych swojej zawartości suwerenności, zatrzymać się nie możemy próbować na serio. W górę wiodąca strobizna okazałaby się wtedy przepastną równią pochyłą, gdybyśmy zechcieli wspinaczki zaniechać. Możemy tylko przypuszczać, domyślać się, że po drugiej stronie przełęczy rozciąga się pewnie kraina kantowego Allgemeine Vereinigung der Menschheit, ogólnoludzkiego zjednoczenia, ale jej kształtem możemy się najwyżej domyślać. Możemy być niemal pewni, że instytucje, jakie posłużą jej budowaniu, będą się bardzo różniły od tymi, jakimi posługujemy się dzisiaj dla załatwiania swoich spraw wewnątrzpaństwowych. Bądźmy więc ostrożni, zastanówmy się raczej nad tym, czego wypada nam szukać, niż nad tym, co znajdziemy. Chciałbym schować się nad szerokimi plecami jeszcze jednego mędrca, tym razem Stanisława Lema. Zamiast wystawiać się na krytykę państwa, bo prawdopodobnie wśród pytań będą, na pewno znajdą się pytania, no dobrze, co z tego wynika i co należy robić. Otóż niedawno trafiłem na kolejny felieton Stanisława Lema, mam nadzieję, że państwo czytali, ale na wypadek, jeżeli nie, to przypomnę. W jednym z ostatnich numerów Tygodnika Powszechnego rozważa tam Lem sprawy bardzo, bardzo groźne, jakie gdzieś tam za przełęczą prawdopodobnie się czają. Takie na przykład, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej mieszczą na swoim terenie 20% zaledwie ludzkości, a zużywają 1/3 całej energii świata, ale za 20 lat Chińczycy będą emitowali znacznie więcej jeszcze dwutlenku węgla, niż dzisiaj Stany Zjednoczone Ameryki emitują. A przy tym prawdopodobnie za lat 30-40 skończy się jedyne paliwo, jakie trzyma w ruchu naszą cywilizację, czyli zapasy ropy naftowej, a zastępstwa na to nie widać. Po nakreśleniu takiej
perspektywy. Stanisław Lem powiada, co następuje. Nadchodzi okres przełomu. Stare metody gospodarcze, gospodarowania i rządzenia będą musiały ustąpić jakimś nowym. Ale te jeszcze nie powstały. I dodaję, żebym wiedział, co dalej robić, to bym zaraz powiedział, ale nie wiem. Jeżeli Lemowi wolno nie wiedzieć, największemu fantaście naszych czasów, to mnie tym bardziej. A już zakończę całkowicie, panie przewodniczący, wreszcie, żeby skończyć już tą listę mędrców, cytatem z pana Kapuścińskiego Ryszarda, dlatego wszystkim, który powiedział kiedyś w podróżach z Herodotem, że gdyby ludzie kierowali się rozumem, nie byłoby historii. Dziękuję.